No ta, no bo pracuję dla typa, co robią mu miniaturki z chojenia mandalceków, bo to tak jest. Aha, to spoko. No, to powiedz chłopakom teraz publicznie, jawnie, ile zarabiasz i niech sobie policzą, czy byłoby cię stać na dodatki do choja. 1000 złotych zarabia. Łukasz, nie byłoby go stać. Wybacz mi, ale nie znam aktualnego kursu rubla na złotówki.